Cześć, 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 cześć. Naszego nogi? To nie tu. Mam nadzieję, że kawka zrobiona. Poczekaj, gdzie będą nogi tego? Tu to są nogi? Z okazji walentynek. Tu tego chłopca. Z okazji tego, że pandemia, że siedzimy w domu, że nigdzie nie można wychodzić. I to jest. Wpadłam na pomysł, żeby wygenerować miłosną krzyżówkę. Adulek. Dla ciebie. Muszę ci dać. Ta-ta-ra-ra-ra-ra! Słuchajcie, musiałam przenieść ją ręcznie na papier i spędziłam nad tym wczoraj 2 godziny z dzieckiem na głowie, bo nie mamy drukarki, nie ma gdzie tego wydrukować, a w komórce, słuchajcie, no nie jest to, nie jest to fajna forma, po prostu jest za małe, niewidoczne. Później pokażę Adusiowi, jak to wyglądało na komórce. Ale rozwiążemy sobie taką miłosną krzyżówkę i zobaczymy, na ile znasz nasz związek. Nie teraz. Bo tu są pytania tylko sprzed ciąży, sprzed melasi, takie początki, więc będziesz musiał się cofnąć, no, 6-7 lat wstecz. I zobaczymy, co pamiętasz, co zostało ci w pamięci, a w czym się różnimy. I powiem wam szczerze, że wymyśliłam tak trudne hasła, że wczoraj jak robiłam i pisałam te hasła, to sama zastanawiałam się nad odpowiedzią, gdzie sama to robiłam w poprzedniej nocy. Wtedy, co siedziałam do 3, Adulek, to robiłam tą krzyżówkę i robiłam ją na telefonie i zrobiłam. Potem się okazało, że pomyliłam wpisywanie haseł z odpowiedziami i jak wygenerowałam tą całą krzyżówkę, 20 pytań, to się okazało, że odpowiedzi są w formie pytań, a pytania są odpowiedziami. I musiałam robić to jeszcze raz i siedziałam do 3, następnego dnia miałam migrenę, ale myślę, że dla mojego męża warto było, także zobaczymy, Adulusie, jak sobie poradzisz. Będziemy rozwiązywać. Nie wiem, czy wszystkie hasła będę mogła przeczytać, muszę sprawdzić. Dobra, najpierw pionowo czy poziomo? Nie wiem. Rozumiesz, o co tu chodzi, że tutaj te literki to są te nazwy pytań, nie? I pod tym, na przykład piąte pytanie, no to tu musisz pionowo, nie? Dobra. Chyba znam krzyżówki. Okej. Pierwsze pytanie, pionowo. Jak nazywałam moje łóżko? Czekaj, ściszę telewizor trochę. Czekaj. No, musisz jedynkę znaleźć, widzisz? No, mam, no. Wpisałeś? Nie, no, mogę wpisać. Jak nazywałam moje łóżko? Krótki, bo było zepsute i się nie rozkładało. Dobrze! Ciekawe, że zapamiętałeś. Dalej pionowo. Numer 2. Co dostałeś na pierwsze święta ode mnie? Co dostałeś na pierwsze święto ode mnie? A jaki ten? Dwójka pionowo. To jest dwójka? Tak. Nie pamiętam. No dobra, to jedziemy dalej, bo może potem jak będą jakieś inne te, to ci... może sobie zaznaczę, że tu nie wiedziałeś. 3 pionowo. Jak nazywała się płyta, którą puściłeś na pierwszej randce? Miało być romantycznie. Lady rockowe. Czy 2L? Czy 1L? No to jest krzyżówka, mi się to. Musisz zobaczyć, jak pasuje. Adulek chciał być romantyczny i miał taką płytę, co się romantycznie nazywała, ballady rockowe. I puścił to, nie sprawdzając wcześniej, i się okazało, że pierwszą piosenką był Final Countdown. Tu-du-du-du-du. I tak romantycznie, że z głośników takie basy poszły. Tururu. Jakbyś mi chciał przyłożyć, a nie. Dobra, numer 4 pionowo. W którym miesiącu się poznaliśmy? 4 pionowo, a to maj. Maj, dokładnie, to był maj. To był maj. I w maju też wzięliśmy ślub, prawda? Tak, dlatego. Dlatego.
Dlatego w maju kwitły bzy, nie? Tak. Przynosiłeś mi wtedy bardzo dużo. Stwierdziłam, że cię wezmę. Kiedyś jeszcze. Nie, w tym roku też mi dużo przynosiłeś. Numer 5. Pionowo. Jak mówiłam do ciebie najczulej? Najczulej w życiu. Okruszek? No, okruszek. Jak Adulka poznałam, to był taki szczupły i w takim dużym mieście mieszkał, że tak mi się skojarzyło i mówiłam na niego okruszek. Taki mały okruszek chleba w dużym mieście. Śmiesznie. Numer 6. Czym kulinarnie mnie uwiodłeś? I tu będziesz miał problem, bo jest dużo takich rzeczy. Ale to jest krzyżówka, nigdy nie wiadomo. 6 pionowo. No, zaraz będziemy jeszcze raz układać, zaraz tak? Zerki. Jeszcze raz. Rozwal, no. Jeszcze raz ułożymy, tak? Dużo ci tam robiłem, to nie wiem teraz, Myszko. No to jedziemy tak. Dalej, co? Zostaną literki, to może wpadniesz. Numer 9, pionowo. Marka perfum, za którymi zjeździłeś cały Toruń. Moje ulubione. Poczekaj. Biedronki, co? No, były biedronki, masz rację. O Jezu. No ja pamiętam to, ale tych perfum nie mogę sobie przypomnieć. A to jest marka. Nie nazwa perfum, tylko marka, nie? Do dzisiaj w sumie kupuję te perfumy. Srisru? Nie, to nie jest Srisru. No dobra, to zostawmy. Jedźmy dalej teraz z poziomu. A nie, jeszcze jest pionowo. Numer 10. Gdzie spędziliśmy święta 2016? Jesteś w szoku, że gdzieś w ogóle byliśmy? Aha. Amsterdam. Amsterdam. To były jeszcze czasy niezależne. Adulek miał pracować, ale jakoś wcześniej skończyłeś i z tej okazji nie jechaliśmy do Polski, no bo praca. I mieliśmy taki luźny wieczór i spontanicznie spakowaliśmy się. Dwa dni luźne, no. Spontanicznie się spakowaliśmy, a że do Amsterdamu mieliśmy 160 km, to wynajęliśmy hotel i pojechaliśmy. Było super, nie? Było bardzo zimno wtedy, nie? Wiało, bo w Amsterdamie ogólnie wieje zawsze, nie? Co jesteśmy? Tam łeb urywa i kupiliśmy sobie takie same czapki. A ja takie grube. No. Numer 16. 16. Jakiego koloru były moje pierwsze okulary? No, mam się zawołanie. Czerwone? Nic nie pasuje? Różowa ani czerwone. Przejdziemy dalej, to jest dużo haseł, to będzie... Nie mogę ci podpowiedzieć, bo bez sensu. No dobra, dajemy. Dobra, dajemy poziomo. Numer 7. Poziomo? Tak. Jakie wino piliśmy na pierwszym spotkaniu? Kadarka. No, to nie trzeba tutaj za dużo myśleć, bo piliśmy cały czas w Polsce kadarkę. I jeszcze jak jesteśmy, to kupujemy jeszcze kadarkę, bo dobra, nie? Numer 8. W jakiej sieci miałam telefon? Zobacz, czy pasuje. T-Mobile. Aha, bo T-Mobile, no. T-Mobile, nie? No, były jaja z T-Mobile. No to pamiętam. Nie mogłam rozwiązać z nimi umowy, mimo że zakończyłam abonament
i już nie płaciłam, to jeszcze bardzo długo przychodziły rachunki na 0 zł do zapłaty i po prostu marnowanie drzew do potęgi Entei. Dobra, 10 poziomo. Myślałam, że masz na imię... Adrian. Słuchajcie, jak go poznałam, to wszyscy mówili do niego Adi. No a jak Adi, no to Adrian. I w sumie nie pytałam się, jak ma na imię, no bo jak Adi, Adi, to ja od razu wzięłam za Adrian. No i w sumie jakoś na drugim spotkaniu, czy coś? A ja w ogóle szukałam go na Facebooku, Adrian, Adrian, mówię, kurde, nie ma takiego, uważaj, misiu. No i w końcu zapytałam się ciebie, a jak ty w ogóle masz na imię? A on tak stoi, patrzy na mnie i mówi Adam. Ja mówię, aha, też fajnie. Przerwa w nagrywaniu? A co, ty zbliżyłaś ekran? No ale jak, pani, ale jak? Krzyżówkę. Na krzyżówkę. Dobra, zostaw, misiu. Rozwaliłaś puzzle? Poodwracaj ładnie, żeby było, żebyśmy mogli układać, tak? Idź do pokoju, taśmą zaklej, misia. Idź, misia, zaklej. I mamo. Mamusia, tak. Dobra, 11 poziomu. Co jako pierwsze kupiliśmy wspólnie na nasze pierwsze mieszkanie? 11 poziomo. Co jako pierwsze kupiliśmy wspólnie na nasze pierwsze mieszkanie? Nie no, pierwsze mieszkanie mieliśmy w Toruniu, misiu. Razem. Skąd ty to wziąłeś? Razem byliśmy w sklepie. Nasz taki większy wydatek to był na tamte czasy. Na Z? Tak? No, na Z. Ciężko chodzi. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie mam. No dobra, pojęcia. To lecimy dalej. 12. Gdzie się poznaliśmy? Supernowa. W restauracji Supernowa, dokładnie tak. Ja byłam tam kelnerką, a Dulek przychodził na zastępstwo. I tak się zaczęło. A pierwszy raz jak przyszedł, to przyszedł z kolegami na pizzę po prostu i zobaczyłam go i wiedziałam, że będą problemy. Czarne problemy. Czarne. Numer 13. Gdzie zabrałeś mnie na mój najgorszy spacer w życiu? Gdzie to? 14? 13. Najgorszy spacer w życiu. Masz pojęcia, o co nie chodzi? 14 poziomo. Ile miałam lat, jak się poznaliśmy? No, 20 na pewno. 20. 20. 20. Jakby cofając się teraz, to tak, no byłam młoda. 24? No. No. Była młoda siksa, nie? Ale już miałam bardzo poukładane w głowie, co? Myślisz? Podobno. Podobno. Nie tak jak teraz. Nie tak jak teraz. Teraz masz gorzej. Teraz mam gorzej. Wcześniej miałaś lepiej poukładane niż teraz. Dzięki. 15. Miesiąc, w którym się oświadczyłeś. No to będzie proste. Gdzie jest 15? Gorzej jest 15 znaleźć, grudzień. Grudzień. Dokładnie 20?
24 w święta rano. Dobra. 17. Nie wnikaj. Jakich skarpetek nie noszę, bo mi szkoda? No i to się pisze. Spongę, bo. No ty tego bym nie wiedział. No, słuchajcie, mam kilka par zapakowanych jeszcze z metką oryginalnych z Disneya, z SpongeBoba i nie noszę tych skarpetek od 10 lat już prawie. Wszędzie ze mną jeżdżę, bo mi szkoda i kurde, umrę i ich nie ubiorę, bo mi szkoda, ja? No bez sensu, ja zacznę je nosić. Jasne, nie obiecuj. 18. I takich nikomu nie dam, bo to jest dla mnie tak sentymentalne, one są, że masakra. 18. Tytuł naszej piosenki z pierwszego tańca. I tu samo teraz zapomniałam. 18. To ja mam pamięć taką nie, rzecz? Nie, dobra, już. A no, powinieneś. Nasz pierwszy taniec, wyjątkowa piosenka. Nasza wspólna. Twoja wspólna. Już nie wymagam... Twoja wspólna. Już nie wymagam zespołu, żebyś wiedział, bo twoja zespół wspólna. To faktycznie może trudno, ale... Piosenka? Dobra. 19. Którą część ciała kocham w tobie najbardziej? No, powinieneś wiedzieć, którą część ciała kocham w tobie najbardziej. Co? Nie no, oczy masz piękne, uwielbiam je, ale kocham. Część ciała. Gdzie jest 19? Masz jakieś podpowiedzi? Nie mam. To możesz, wrócimy do 16, no, tak? No i daj 16, no. 16. Jakiego koloru były moje pierwsze okulary? Tu już będę może jakieś podpowiedzi ci dawała, co? Żebyś rozwiązał. Dawało, że różowe ogólnie. A może 18? Ale tytuł naszej pierwszej. A, okej. Okay. Nie, no to się było przed chwilą. Okulary, ten kolor. No, Misiu, ja zawsze idę w takie moje ulubione kolory. Teraz mam różowe, miałam czerwone. No i mam takie pierwsze zdjęcie, jak się poznaliśmy w takich okularach. No, poczekaj. No, one miały taki piękny kolor, jasny. Co, Misiu, się tu wpychasz? A gdzie jest taśma? Gdzie jest taśma klejąca? To jest normalny kolor, czy takie damskie wymyśliłaś? Nie, normalny kolor to nie jest damski wymyślony. Istnieje damski kolor wymyślony? Tysiące. Jest kolor, który powinieneś odróżniać. Aha, czyli męskie kolory. Z męskich kolorów coś. Poczekaj, to nie. Dobra, 6. Pionowo. Czym kulinarnie mnie uwiodłeś? No dobrze, to porozkładaj ładnie, polędwiczki. Tak? Polędwiczki. Polędwiczki, tak, tak, w tym sosie dyniowym. Mówisz, nie chciałam pisać coś takiego jak pizza czy coś, no bo to wiadomo, ale bardzo wtedy kwintny obiad z tą polędwiczką było pycha. Które? A daj 9 pionowo? 9 pionowo. Marka perfum, za którymi zjeździłeś cały Toruń. Jak chcesz, to możesz iść w garderobę stoją na mojej toaletce. Jari, jari! Jari, nie ruszaj, będzie się trzęsło wszystko. Wow, no. Na S? Nie, na B. Pierwsza literka B. BS. BS, tak. BS, bardzo dobre podróbki oryginalnych perfum. To jest? Jest? Dobra. To co? Które teraz? Dwa pionowo. Dwa pionowo. Co dostałaś na pierwsze święta ode mnie? Masz do dziś podpowiedź. I teraz już podpowiedź roku i nosisz. Do dziś.
Misiu, dobra, z H&M-u. Masz do dziś, nosisz do dziś i kupiłam go w H&M-ie. H&M. Odkleja się coś? To nie wiem. Litera? Pierwsza? No. S. 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 Zastanów się dobrze, bo każda podpowiedź kosztuje cię buziaka mniej. Dostaniesz 20 buziaków, no już 19. Nie, to mi też dałeś podpowiedź. Tak? No to już 18. Już coraz mniej. Odpowiedź? Chcesz? W Toruniu jeszcze? To? No, w Toruniu, no tak, na pierwsze święta. Wykosztowałam się wtedy. Ale nie, toś ty wtedy pieniędzy nie miałaś, jak mogłeś się wykosztować. Nie miałam i się wykosztowałam, bo ciłałam. Biedny student. Misiu, po prostu chciałam, kupiłam ci to, bo miałeś coś takiego bardzo starego i wyglądało to bardzo źle. I kupiłam ci nowy, tak, sweter, do dzisiaj go masz. Jest super, nie? Nic się z nim takiego nie stało. Który to jest ten? Ten taki dziergany, taki niebiesko-szary, on taki jest. On jest super, nie wiem, czemu go nie nosisz. Znaczy nosisz, ale ostatnio mniej. On jest pod szyję, on tam ma taką, taką stójkę, ma no. A to jego noszę, jak jest mrozy wielkie. Jak są mrozy wielkie, aha. Jak jest bardzo zimno. No, dzisiaj jest minus 14, więc swyter. Może... Swyter. Swyter. I które teraz? Daj to 11. 11? Mhm. 11? Pionowo. Co jako pierwsze kupiliśmy wspólnie na nasze pierwsze mieszkanie? Mogę ci podpowiedzieć, że poszłam do pracy, ty powiesiłeś to i napisałeś, wysłałeś mi zdjęcie i napisałeś, że pasuje idealnie jak my do siebie. Że taki romantyczny byłeś. Ale głupi. Ale głupi. Że po prostu tak idealnie pasuje jak my do siebie nawzajem. Nie był tani. Mamy do dziś. Też znowu mamy do dziś? Tak, ale nie działa. Ale nie działa. Zepsuł się mechanizm. Zegar? No ten zegar brązowy w Józku. Misiu, poszliśmy do Józka i kupiliśmy chyba za 100 ten zegar, co jest w sypialni brązowy. A to... O Jezu, to była pierwsza rzecz, którą kupiliśmy razem na to mieszkanie, które było twoje, a ja chciałam, żeby tam coś swojego wprowadzić i na tą a ścianę. A ja zapomniałem, że naprzeciwko łóżka. W Torunia mamy ten zegar, myślałem, no, że tak. To ty kupiliśmy. Ja nawet mam do dzisiaj to zdjęcie, co mi wysłałeś, jak on wisi. Mm. Na tej ścianie, pamiętasz? Tam od strony pokoju dzieci. Nie? To już wiem. To co teraz? No nie wiem, 13 pionowo? Gdzie zabrałeś mnie na najgorszy spacer w moim życiu? To nie mam. No Miśku, pytałam się ciebie, czy możemy jechać tam na spacer, czy jestem tam bezpieczna, a ty powiedziałaś, o tak, o tam, to te. Pojechaliśmy, a się okazało, że tam po prostu niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Barbarka w Toruniu. Ja się boję żab, jak wiadomo. I zapytałam się Adama, czy tam, gdzie jedziemy na spacer, nie ma żab. Adam mówi, nie, tam nie ma żadnej żaby, to ja byłem 1000 razy. A w tym roku akurat był wysyp. A w tym roku się okazało, że była jakaś plaga po prostu i pojechaliśmy, była żaba na żabie.
Jeszcze plakietka, żeby żab nie deptać, bo są pod ochroną, pamiętasz? Już tylko zajechaliśmy na parking i już po prostu na parkingu, jeszcze jak zobaczyłam tą tabliczkę, taka skreślona żaba i taki but, żeby nie deptać, to ja byłam po prostu spanikowana, płacząca. Pojechaliśmy wtedy do domu chyba, nie? I co teraz? Które pytanie? Już więcej nie wiem. Więcej nie wiesz? Pamiętam. Które? Więcej grzechów nie pamiętam. 6? No na 16. Jakiego 16. koloru były moje pierwsze okulary? Misiu, no. No jakie kolory lubię? Wymień kolory, które lubię. I na pewno któryś pasuje do tego hasła. Fioletowy. No fioletowy, kurczę. Misiu. Takie jasno-fioletowe, pamiętasz? Były moje pierwsze okulary za miliony monet. Tam przy przystanku, nie? U tego optyka robiłam, pamiętasz? Koło twojego domu. A tam, no. Który teraz? Już więcej nic nie wiem. 18. Tytuł naszej pierwszej piosenki z pierwszego, naszej piosenki z pierwszego tańca. To mogę ci powiedzieć, możesz faktycznie nie pamiętać. Nadzieja. Nadzieja. Sound and Grace. Dobra. Nie wyobrażam sobie jak. Ale to nie wiedziałem, co zapomniałem. Tak, zapomniałeś tytuł, nadzieja. I to, która ci towarzyszy? 19. Którą część ciała kocham w tobie najbardziej? No wymieniaj. Dłonie. Dłonie, kochanie, dłonie. Jak zobaczyłam pierwszy, jak pojechałam, w ogóle pojechałam, żeby mu powiedzieć, że nie chcę z nim być, jak był w pracy, a pracował w pizzerii i pojechałam mu powiedzieć, że nie chcę z nim być i weszłam i akurat robił pizzę, wiecie, tak kręcił, nie? I jak zobaczyłam te jego dłonie na tym cieście i te dłonie, które sięgają po pieczarki. Mówię, i po prostu jak w amoku, zobaczyłam te jego dłonie i powiedziałam mu, że chcę z nim być. Miałam mu dać odpowiedź, czy chcę, czy nie chcę. I okazywało. I zobaczyłam te dłonie na tych pieczarkach. Pieczarkowe dłonie i stwierdziłam, że chcę z nim być. To co, całe rozwiązałeś, misiu? No, z pomocą, nie? Udało ci się rozwiązać, ale nie, dużo haseł znałeś. Dużo ci się przypomniało, ale powiem ci szczerze, że ja też tam miałam problemy, żeby tak wymyśleć. Jakich innych? No co, łatwiejsze? No. No nie, właśnie chciałam, żeby to była taka, wiesz, panoramiczna krzyżówka na zielonym tle, czyli ta trudniejsza, na różowym. Czyli kochani, udało się rozwiązać krzyżówkę. Mam nadzieję, że podobał wam się taki filmik na walentynki, a ja z całego serca już dzisiaj życzę wam wszystkiego najlepszego, kochajcie się, bądźcie razem. Szkoda, że nie wpadłam na ten pomysł, żeby nagrać to wcześniej, żebyście się zainspirowali i zrobili coś takiego dla swojego partnera. No ale, na przyszły rok, albo jeszcze można zrobić przecież. Nie jest powiedziane, że musi to być walentynki, także kochani, od nas, Adulek. Wysyłasz dużo miłości wszystkim. Aha. Życzymy, żeby taka miłość spotkała ich jak nas. Nie? Tak? No. Przez zaciśnięte zęby powiedziałeś. Także kochani, wszystkiego najlepszego. Kochajcie się, cześć. A, taką krzyżówkę możecie wygenerować sobie. Wpisując po prostu w Google krzyżówkę. Serio? Nigdy się nie domyślałem. Wygenerować krzyżówkę, ja wpisałam coś takiego i tam jest mnóstwo stron i po prostu wzięłam pierwszą lepszą z brzegu. I dostajecie to w formie właśnie do wydrukowania w PDF-ie albo właśnie online możecie też to zrobić. Także zapraszam, fajna zabawa. Bili nie miała.